Serdecznie witamy na konferencji prasowej Konfederacji Korony Polskiej. Nazywam się Marta Czech, ze mną dziś prezydium naszej partii posłowie Grzegorz Braun, Roman Fritz, Włodzimierz Skalik, a także dr Marcin Sowiński, lekarz i przewodniczący Okręgu Konińskiego. Szanowni Państwo, dziś pytamy, czy władza w Polsce zmusza medyków do działań niezgodnych z prawem. Wiele bowiem na to wskazuje. Z danych, do jakich dotarła Konfederacja Korony Polskiej, wynika, jakoby polskie Ministerstwo Zdrowia, zapewne na skutek licznych przekrętów, malwersacji wewnątrz resortu, jest już tak wypłukane z pieniędzy, tak ubogie, że nie stać go na finansowanie zatrudnienia personelu. No, rezultat mamy taki, że mechanizm pod tytułem tonący sitwy się chwyta, w tym wypadku sitwy farmaceutycznej, postępuje i nieustannie się pogłębia. No cóż, drodzy Państwo, bogata Big Pharma, kooperując z biednym, rozkradzionym ministerstwem, systemem opieki zdrowotnej w Polsce, zdążyła już schwytać w swoje kleszcze medyków na najwyższych szczeblach. Skąd o tym wiemy? Jakie mamy na to lekarstwo? O tym więcej kolejni mówcy. Zapraszam doktora Marcina Sowińskiego. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałem powiedzieć o tym, co wynika z badań nad oświadczeniami, deklaracjami o braku konfliktu interesów, które są zobligowani składać lekarze, między innymi uczestniczący w pracach Agencji Oceny Technologii Medycznych. Chcę zwrócić uwagę, agencja ta między innymi zajmuje się opiniowaniem, jaka refundacja, nawet in vitro w tej chwili nad tym pracują, jaka procedura medyczna, jaka ma być wycena, jakie pieniądze publiczne mają pójść na leki konkretne, a też tu, w tym wypadku, wzięliśmy pod lupę aktualizację farmakoterapii COVID-19, której to 11 edycji wydano w Agencji Oceny Technologii Medycznych i przy każdej pracy takiego zespołu redakcyjnego, w którym brało udział mniej więcej 20 profesorów medycyny w Polsce, wydawano zalecenia, które też zmieniano, modyfikowano na temat różnych leków, które różne firmy produkują, które potem w zaleceniach zalecają, żeby lekarze stosowali i żeby też częściowo były refundowane. A więc to dotyka mienia publicznego i prywatnego, dlatego że konkretne firmy mają z tego konkretne zyski. I pytanie, bo są procedury, które mówiły o tych, jakie formularze należy składać. I jeżeli weźmiemy pod uwagę formularze składane przez takich profesorów, mamy dużo wątpliwości, które należy zapytać, czy nie są to przestępstwa z artykułu 233 Kodeksu Karnego, po prostu w Prokuraturze Krajowej, w CBA, które też miało obowiązek niektóre takie rzeczy nadzorować. Jak widać, no prawdopodobnie nie wykonywało nawet Ministerstwo Zdrowia kontroli w tej sprawie. Więc nasza kontrola dzisiaj mówi o tym, że jako przykład z tych 20, bo tych 20 ponad profesorów, oni mają tutaj rozpisane swoje kontakty z firmami poprzez raport, który prawie 100 stron ma, który będziemy składać do tych różnych urzędów kontroli i z prokuratury. I w drukach tych właśnie między innymi jest pan profesor Krzysztof Simon. I pan profesor 10 razy w deklaracjach zgłaszał wyłącznie konflikt tylko za doradztwo, że jako konsultant pracował dla konkretnego podmiotu. Ale pan profesor był też konsultantem wojewódzkim, który również we Wrocławiu Dolnośląskim składał różne też deklaracje konfliktu interesów, zgoła odmienne. W tych deklaracjach na przykład czytamy, że wyjeżdżał z firmą Roche, która właśnie, może jeszcze raz leki pokażemy, które leki proponowała ta aktualizacja farmakoterapii COVID, i z tą firmą wcześniej wyjeżdżał między innymi na takie wielkie sympozja jak w San Diego w USA, jak w Nowym Jorku, no i jeszcze w innych dużych wyjazdach międzynarodowych, sam o tym pisze. Nie ujawnia natomiast konfliktu interesów w Agencji Ochrony, w której w latach 2020 do 2022 wielokrotnie brał udział w pracach nad wytycznymi co do farmakoterapii. Między innymi oprócz tego w latach, bo może powiedzieć, że w ustawie teraz aktualnie mówi się, że rok wstecz muszą podać tylko swoje konflikty interesów, no ale firma Novartis podaje, że w 2020 roku 3000 zł dostał bezpośrednio za usługi.
wynagrodzenia, pan profesor. Oraz firma Chiesi, 7 tysięcy, to też wśród firm, które produkują leki na COVID. I 4 tysiące w 2021 roku, więc bezpośrednio od koncernów dostawał, przy czym on jeszcze w swoich publikacjach naukowych podaje, że konfliktem interesów było to, że dostawał pieniądze również od firmy Pfizer Janssen. A czytamy w jego wywiadzie w Rzeczypospolitej, nie miałem żadnych kontaktów z firmami od szczepionek. A więc jest to bardzo duża nieprawda, którą poświadczył publicznie. A też w zaleceniach, którym w towarzystwie jeszcze pracuje, w towarzystwie tak zwanym Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, bo te towarzystwa dostawały jeszcze większe pieniądze niż tylko indywidualnie ci profesorowie, on będąc tam członkiem zarządu, tylko powiem, że firma Roche w tych latach 2020-2022 łącznie 250 tysięcy przekazała do tego towarzystwa, a Gilead 165 tysięcy, ale również przekazywały pieniądze Pfizer i Janssen. W związku z tym należy się pytać, czy to też nie należało podać, bo w deklaracjach należy podać nawet podejrzenie jakiegoś stowarzyszenia, towarzystwa, fundacji, w której również może zachodzić konflikt interesów. A nie mówiąc o tym, że również pan profesor jest członkiem Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego i jest członkiem zarządu. A PTH dostało od firmy Gilead 50 tysięcy, a od Roche 25 tysięcy. Pan profesor pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. Szpital dostawał od firmy Polpharma, Adamet, Biofarm, również różne formy darowizny i sponsoringu. Nie mówię o Uniwersytecie Medycznym. Zobaczmy. No wydaje się, że polskie uniwersytety medyczne są, prawda, na straży tego i mówiły dużo o szczepieniach. Ale ten uniwersytet we Wrocławiu medyczny z AstraZeneca w latach 2020-2022 dostał 364 tysiące różnych form pieniędzy, a od Pfizer ponad 500 tysięcy złotych. Drugi pan profesor, który został świeżutko powołany przez nową panią minister Leszczynę do specjalnej rady, która będzie zespołu będzie się zajmowała i już jest powołany. Pan profesor Robert Flisiak jest przewodniczącym nowego zespołu od spraw właśnie różnych chorób zakaźnych i zagrożeń z tym związanych. I pan profesor, jak podawał w publikacjach naukowych, miał konflikt interesów wobec firm Gilead, Roche, a otrzymywał honoraria od firmy Janssen. Również w deklaracji konfliktów agencji zgłosił wyłącznie konflikt w punkcie 1.2, który dotyczy tylko tego, że miał konflikt w postaci innych wytycznych, nad którymi pracował. Nie zgłosił żadnego konfliktu z żadną z firm farmaceutycznych. W polskim towarzystwie pan profesor jest, w Polskim Towarzystwie Epidemiologów jest prezesem, o którym już wspomniałem, to już nie będę drugi raz mówił. Co ciekawe, to towarzystwo wydawało równolegle z zaleceniami agencji twoje rekomendacje dla lekarzy, jak stosować leki czy szczepionki właśnie. I według z kolei kodeksu etyki lekarskiej każdy lekarz, gdy publikuje cokolwiek gdzieś, a to są publikacje, powinien złożyć tam w publikacji konflikt interesów. Żaden z autorów, a jest tutaj kilku autorów, których teraz poruszamy, nie zgłaszał w tej publikacji żadnego konfliktu interesów, więc również izby lekarskie, Naczelna Izba Lekarska powinna zająć się postępowaniem dyscyplinarnym w związku z tym, że tam profesorowie nie podali swoich konfliktów interesów. Pan profesor Flisiak jest szefem, członkiem Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka Polskiej Akademii Nauk. Czyżby Polska Akademia Nauk była niezależna od koncernów? Okazuje się, że nie, dlatego że tamta jest firma IQVIA, która zajmuje się badaniami klinicznymi, jest sponsorem Polskiej Akademii Nauk. Pan profesor jest kierownikiem Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu w Białymstoku, który to dostawał pieniądze od Biofarm, Chiesi, Roche, Kirka, AstraZeneca, od Pfizer i to były też dotacje dla kolejnego Uniwersytetu Medycznego. Weźmy jeszcze przykładowo tylko, bo jest tych 20 profesorów, pana profesora Horbana, który pisał jakby w swoim konflikcie interesów jako konsultant krajowy do spraw chorób zakaźnych, że brał udział w licznych badaniach naukowych 7 razy w firmie Roche, 3 razy w firmie Novartis, 1 raz w firmie Janssen. Ale pan profesor Horban nie złożył podczas 11 posiedzeń Rady Agencji Ochrony Oceny Technologii Medycznych ani jednej deklaracji.
a w przypadku Rady Przejrzystości, choć to nie jest to same, ale w przypadku Rady Przejrzystości jest w ustawie o funduszach publicznych w działalności leczniczej, że powinien być wycofany członek Rady Przejrzystości, który nie złożył takiej deklaracji w ogóle z pracy w agencji. On nigdy nie złożył, nawet jest napisane, nie złożył deklaracji. To nie wiem, gdzie był prezes agencji, gdzie był minister zdrowia, skoro widzą, że jest dokument, którym jest autor, który nie złożył deklaracji konfliktu interesów. A pan profesor Horban, pracując tu na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, trzeba powiedzieć, że Uniwersytet Medyczny w Warszawie dostał od AstraZeneca 50 tysięcy, od Roche 100 tysięcy ponad, od Chiesi 60 parę tysięcy, od Biofarm jeszcze, od Teva, od Pfizer prawie 200 tysięcy złotych. Tak wyglądają dzisiaj relacje z firmami farmaceutycznymi, środowisk, które mówią o tym, co należy stosować w Polsce, jakie leki. Pan profesor jest też członkiem, mówię o profesorze Horbanie, jest członkiem Rady Naukowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny. Pan poseł Bram był tam osobiście z interwencją. Okazuje się, że Państwowy Instytut Higieny, Państwowy Zakład Higieny Zdrowia Publicznego dostaje od firmy AstraZeneca regularnie pieniądze od kilku lat, corocznie. To jest palcówka publiczna bardzo poważna, jeśli chodzi o pracę nad wszystkimi sprawami związanymi też ze szczepionkami. A potem, prawda, nie pozwalają sprawdzać składu szczepionek. W pracach nad zaleceniami nie złożył również 11 razy ani razu deklaracji, ale nie on jedyny. Mamy nowego konsultanta do spraw chorób zakaźnych w Polsce, powołanego przez panią minister zdrowia Izabelę Leszczynę. Pani minister niedawno opublikowała jego oświadczenie. Możecie państwo zobaczyć na stronie Konsultanci Krajowi oświadczenie pana Miłosza Parczewskiego. Nie ma żadnego konfliktu interesów z żadną firmą, w życiu nigdy nie miał. No to zobaczmy, co pan profesor jednak ma na stronie Glaxo. Jak czytamy, to są oficjalne dane. Firmy farmaceutyczne to publikują w ramach raportów Kodeksu Przejrzystości. A więc pan profesor w ostatnich latach, dokładnie w czasie pandemii, dostał prawie 100 tysięcy złotych od jednej z firm, chociażby Glaxo. I to powinno się znaleźć, panie profesorze, w każdym pana oświadczeniu, w deklaracji o konflikcie interesów, jako konsultanta krajowego. Ale za chwilę zejdziemy również na deklarację w Agencji Ochrony Technologii Medycznych. Nie zgłosił żadnych konfliktów interesów dziesięciokrotnie, a mamy jeszcze oprócz tego w pracach naukowych zgłaszał co innego. W publikacjach naukowych dostawał honoraria za wykłady i za konsultacje od Gilead i Roche, od firmy Janssen, proszę państwa, i jeszcze od firmy Pfizer i Gilead. Więc o czym my mówimy, jeżeli te publikacje w takim zespole, chociaż Eurosida, który jest sponsorowany przez różne firmy, ale pan profesor do 2021 roku miał akcje w spółce Polmatrix, udziały, a firma zajmuje się w swoim KRS-ie działalnością prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i farmacji. Pan profesor jest też szefem Polskiego Towarzystwa AIDS, które od Janssen dostało prawie 400 tysięcy złotych, a od Gilead również dostawało prawie 500 tysięcy złotych i chyba, o ile pamiętam, jest beneficjentem rzeczywistym w tymże towarzystwie. W towarzystwie naukowym AIDS. Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie, a szpital oczywiście też dostaje pieniądze z AstraZeneca, Pfizer, Biofarm, Chiesi, a Pomorski Uniwersytet Medyczny dostaje pieniądze od AstraZeneca, Roche, Chiesi, od Pfizer prawie ponad 400 tysięcy złotych. I taką ostatnią rzeczą chcę powiedzieć o panu profesorze Pyrciu, który może lekarzem nie jest. Mówi o tym, że nie ma żadnego konfliktu interesów. 10 razy o tym powiedział, że nie ma. Ale pan profesor Pyrć, który jest kierownikiem pracowni wirusologii Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest właścicielem patentu na lek na COVID. Jeszcze raz powtarzam, jest właścicielem patentu lek na COVID, który firma farmaceutyczna za chwilę może wykupić za ogromne pieniądze. Jakże nie ma konfliktu interesów? Jest to patent zgłoszony w Luksemburgu między innymi. W deklaracjach też nie podawał tego. Jest prezesem w firmie Acatavir, która prowadzi prace naukowe i rozwojowe w dziedzinach pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych. Dostawała dotację z NCBR ponad 500 000 złotych niedawno.
A pan profesor Perć ma udziały w spółce Scholagene, która prowadzi produkcję leków i pozostałych substancji farmakologicznych. No żaden konflikt interesów, panie profesorze. A również jest prezesem w firmie Preparatis, która wśród zgłoszonej działalności w KRS produkuje leki i pozostałe substancje farmakologiczne, ale jeszcze pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim. No i Uniwersytet Jagielloński od AstraZeneca, od Roche, Novartis, od Pfizer prawie 1 000 000 złotych Uniwersytet Jagielloński dostał w czasie pandemii tylko. No więc ja tylko przypomnę i zgłoszę możliwość, no to każdy sobie wyrabia zdanie, czy nie ma tutaj konfliktu między innymi artykuł 231 kodeksu karnego. Wielokrotnie pełniąc funkcję dla urzędu, moim zdaniem będzie to mogło być zadecydowane przez sąd, że to była jednak praca publiczna. Więc jako funkcjonariusza, może to nie jest stałe, ale jeżeli wielokrotnie coś takiego miało miejsce, to jest to jednak chyba jakaś funkcja publiczna. Kodeks karny 233 już wspomniałem, no i kodeks etyki lekarskiej, artykuł 51c. Lekarz powinien ujawniać, przypomnę, na każdym wykładzie medycyny na Uniwersytecie Medycznym i w każdej publikacji, to jest kodeks etyki, wszelkie związki z firmami i subwencje z ich strony oraz inne korzyści mogące być przyczyną konfliktu interesów. Ja dziękuję bardzo. Ten raport myślę, że wkrótce będzie dostępny. Dziękuję. Bardzo dziękujemy panu doktorowi. Zapraszam posła Romana Fritza. Proszę. Tak, szanowni państwo, no imponujące dzieło, a wystarczyło tylko wejść do internetu, pościągać pewne dane, które są ogłaszane przez koncerny farmaceutyczne i wygląda na to, że te koncerny są bardziej uczciwe niż ci, którzy pokazywali nam w czasie pandemii, jak trzeba żyć. Ludzie z autorytetami, profesorowie, Simon, Horban, Pyrcz, bez przerwy brylowali w mediach społecznościowych, ale tam są również nazwiska byłych ministrów, Szumowski i Niedzielski. Ich mieliśmy słuchać, a zabrakło im odwagi pochwalić się pewnymi dochodami, które przyjęli bądź to bezpośrednio, bądź poprzez instytucje, którymi kierują, niektórzy nadal. Proszę państwa, sytuacja jest jednoznaczna. Konflikt interesów jest rzeczą naganną, jeżeli nie jest ujawniany. To pokazuje również inną stronę. Naganną i karalną. Oczywiście. Pokazuje również, jakim potencjałem finansowym dysponuje przemysł farmaceutyczny, uprzywilejowany w pewnych względach, zwłaszcza w kontekście wydarzeń, które ostatnio możemy obserwować i które przed nami, związane z WHO. O tym może kiedy indziej opowiemy, bo nie ma tutaj tyle czasu na to. Natomiast rzeczywiście sprawie się musimy przyjrzeć i sprawę będziemy nagłaśniać i piętnować. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Poseł Włodzimierz Skalik. Szanowni państwo, nasze liczne aktywności na terenie służby zdrowia w różnych placówkach, interwencje poselskie nasuwały jedną ważną myśl, którą ten raport potwierdza. Raport o konflikcie interesów lekarzy współpracujących z Agencją Oceny Technologii Medycznych. Jaka myśl się nasuwa? Otóż moi drodzy, mamy do czynienia z globalną mafią farmaceutyczną, globalną mafią medyczną, składającą się z co najmniej czterech komponentów. Głównym komponentem to są firmy farmaceutyczne, przemysł medyczny, firmy produkujące sprzęt medyczny. Drugi komponent to jest administracja i rządy poszczególnych krajów. Trzeci komponent, jak się okazuje, ten raport też to potwierdza, to są uczelnie medyczne. No i czwarty, szanowni dziennikarze, to również media. To również media odgrywają w tym niecnym procederze istotną rolę. I tak, głównym organizatorem i beneficjentem tego mafijnego układu są oczywiście koncerny farmaceutyczne, które są swoistą globalną pompą sącotłoczącą, sącą z naszych kieszeni, z budżetów państw,
i tłoczącą do własnych budżetów, ale również pieniądze te służą do powszechnej, globalnej korupcji. Rządy i administracje państwowe, korumpowane oczywiście przez koncerny farmaceutyczne, stwarzają warunki prawne do tego, by koncerny farmaceutyczne miały uprzywilejowaną pozycję wobec wszystkich interesariuszy. Rządy sprawiają, że interes koncernów farmaceutycznych interes jest ustawiony ponad interesem pacjentów, ponad dobrem zwykłych ludzi. To właśnie administracja, rządy, ministerstwa, urzędnicy dają tą szansę, stwarzają warunki dla tej mafii, bo mafia wymaga sprzyjania biznesu i administracji. Trzeci komponent to uczelnie. To uczelnie, drodzy Państwo, dzisiaj proces kształcenia lekarzy jest niemalże w całości pod kontrolą przemysłu medycznego. Dzisiaj mury uczelni opuszczają nie lekarze, a przedstawiciele biznesowi, którzy idą nie leczyć, tylko stosować procedury. Tak, akwizytorzy przemysłu medycznego, farmaceutycznego nie idą leczyć zwykłych ludzi, tylko stosować procedury, których nauczyli się z podręczników ufundowanych przez koncerny farmaceutyczne. I moi drodzy, to jest możliwe również, ten globalny, straszny proces jest możliwy, że media na ten temat milczą. Ja jestem bardzo ciekaw. Mamy okazję do pewnego rodzaju testu. Czy na temat tego raportu, jakże obnażającego chore powiązania ekspertów i biznesu, czy media się tym zainteresują? Drodzy Państwo, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Doktor Sowiński czeka na Wasze pytania. Czy będziecie chcieli zmienić ten stan patologiczny, którego jesteśmy świadkiem, który również Was, drodzy dziennikarze, dotyka, gdy zaczniecie niedomagać? I dlatego my, jako Konfederacja Korony Polskiej, poważnie traktujemy tą sytuację. Wykorzystamy ten materiał, by uruchomić odpowiednie służby, sądy. Chociaż przyznam się szczerze, że powątpiewam, czy pod obecnymi rządami dojdziemy do sprawiedliwości, ale jak nie teraz, to wtedy, gdy Konfederacja będzie odpowiadała za polskie państwo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Pan prezes Grzegorz Braun, zapraszam. Szczęść Boże i ratuj się kto może, kiedy za zdrowie, życie Polaków odpowiadają ludzie będący w tak jawnym, oczywistym, zdefiniowanym ściśle w tym raporcie konflikcie interesów. Nie ma tu mowy o profesorach. My mówimy raczej o akwizytorach, o stręczycielach, którzy wciskali Polakom niestety wspólnie i w porozumieniu i przy współudziale polityków i mediów wciskali preparaty, których patentowanie, produkowanie, dystrybucja są gwarancją ich osobistego, życiowego sukcesu. A zatem nie byli bezstronni. A zatem zaniechawszy podania informacji o zachodzącym konflikcie interesów, dopuścili się przestępczego zaniechania. To nie jest nietakt, to nie jest drobna pomyłka w osobistej korespondencji, to nie jest czeski błąd, literówka, to jest przestępstwo, szanowni państwo. No, przestępstwa dopuszczają się ci, którzy nie spełniają formalnych wymogów i przestępstwa dopuszczają się ci, którzy odpowiadając za tę sytuację zatrudniają takich ludzi, powołują takich ludzi, nominują takich ludzi. Jaka jest wasza rola, towarzysze, dziennikarze,
redaktorzy, prowadzący, zamawiający, to są wasi gwiazdorzy. Jeszcze raz wymieńmy nazwiska. Horban, Pyrć, Simon. I długa lista. To są gwiazdorzy waszych telewizji gadzinowych, reżimowych, z których przez lata lał się strach, terror. Ludzie byli gnębieni, byli usuwani z pracy. Grożono im, że nie ukończą studiów, że nie będą mogli kontynuować służby policyjnej, wojskowej. I to robiono właśnie z wykorzystaniem tych fałszywców. No, jak mówię z wykorzystaniem, to sugeruje jakąś ich podrzędną rolę. Nie, to byli zawiadowcy tego ruchu. Ruchu w interesie. Operacja Pandemia miała bowiem wielki i ma do dzisiaj kolosalny wymiar finansowy. Szanowni Państwo, Konfederacja Korony Polskiej przynosi wam te wiadomości. Co z nimi zrobicie, to do waszego uznania. My postaramy się, żeby ten raport doktora Sowińskiego stał się kanwą zawiadomień do prokuratury o możliwości, o podejrzeniu graniczącym z pewnością popełnienia przestępstwa, zaniechania, niedopełnienia obowiązków służbowych. No i zauważmy, jesteśmy jedyną formacją parlamentarną, która realnie chce bronić Polaków przed wszechwładzą Big Pharmy, przed wszechwładzą Światowej Organizacji Zdrowia. Jesteśmy jedyną formacją, która się upomina o wasze, szanowni państwo, zdrowie, życie. Jesteśmy jedyną formacją, która chciała was bronić przed terrorem covidowym, którego ramy prawne niestety ustanowiła w Wysokiej Izbie ta zjednoczona wielka koalicja covidowo-wojenno-eurokołchozowo-hanukowa. Tak, to ta sama koalicja, która w poprzedniej kadencji straszyła was, łudziła i mamiła, przymuszała do maskowania, szprycowania pod groźbą złamania kariery, życia. Zamykała w domach starych ludzi, którym teraz spieszą na pomoc po kolei, oczywiście operowo, operetkowo, deklaratywnie, z kolejnymi premiami, ułatwieniami, zamykali w domach starych ludzi, właśnie straszonych z telewizorka przez doktora Simona czy Horbana, po to, żeby poumierali przedwcześnie, nadmiarowo. Mamy katastrofę demograficzną, dlatego że więcej Polaków w ostatnich latach umierało niż się rodziło. I to jest jedna z przyczyn. Dzisiaj mamy niezdefiniowaną, nieogłoszoną, mamy realną pandemię, to znaczy lawinowy wzrost liczby przedwczesnych zgonów. Na pewno państwo macie także i na horyzoncie własnych znajomości, wiadomości, ludzi, którzy nagle zniknęli w kwiecie wieku, prawda? W ostatnich latach coś takiego się porobiło, ale nie tym się zajmuje władza, nie tym się zajmuje Ministerstwo Zdrowia, czy lepiej mówić jednej choroby i nagłej śmierci. Nie tym się niestety zajmują media gadzinowe, mainstreamowe i telewackie, i prawackie, ponieważ są współuczestnikami tego procederu. Konfederacja Korony Polskiej zawsze po stronie Polaków, polskiego interesu narodowego, wolności, godności, bezpieczeństwa Polaków i pacjentów, i lekarzy. Ponieważ lekarze są również przez współuczestnictwo ofiarami tego systemu. Jako podwykonawcy kapo obozowi i kaci, nie daj Boże, na usługach WHO, na usługach Big Pharmy. A ci, co się sprzeciwiali, są do dziś ściągani przed sądy izb lekarskich, sądy de facto kapturowe, sądy, za którymi stoi ten sam układ. My chcemy realnie bronić i pacjentów, i lekarzy. I będziemy występować zarówno z zawiadomieniami do prokuratury, jak i z projektami ustawowymi gwarantującymi realnie bezpieczeństwo, wolność, zachowanie zdrowia i godności.
i pacjentom, i lekarzom. Dziękujemy bardzo za uwagę. Pan doktor Sowiński jest do dyspozycji, chętnie udzieli wywiadów na te tematy, zreferuje swoje ustalenia. Czy to tak trudno było? No właśnie, trzeba woli politycznej. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Bardzo dziękuję. Dziękujemy, dziękujemy państwu za uwagę. Są jakieś pytania? Tak. O, są. Pani redaktor, temat rzeka. Odpowiadam krótko, twierdząco. Tak, ziołolecznictwo jest bardzo zagrożone. Nawet nasze ziołowe herbatki, które były tak łatwo dostępne i w każdej aptece, one są zagrożone. Dlatego, że eurokołchoz to już nie tylko WHO, ale także i eurokołchozowe normy stawiają pod znakiem zapytania w ogóle możliwość uprawiania tego typu działalności gospodarczej i serwowanie tego typu usług medycznych. To najkrócej. Nie chciałbym zmienić tematu tej konferencji prasowej, więc potwierdzam, tak, to jest wszystko, wszystko co naturalne, wszystko co zdrowe, wszystko co zdroworozsądkowe jest zagrożone. Bo się na tym nie da zarabiać, prawda? Ta. Na tym się Big Pharma nie... Są małe przebicia. Bo na tym, co na polskiej pięknej ziemi rośnie, co Pan Bóg stworzył, na tym nie da się z Polaków tyle wycisnąć, ile przez sprzedajnych lekarzy, nacisk władzy skorumpowanej i terror policyjno-covidowy. Na tym się tyle nie da zarobić i dlatego trzeba skasować ziołolecznictwo, trzeba skasować tradycyjne sposoby reperowania własnego zdrowia czy samopoczucia. O, na ten temat była osobna konferencja prasowa. Konfederacja Korony Polskiej zawsze po stronie życia, przeciwko zdrowie. Cywilizacji śmierci, życia i zdrowia, bo przecież tego typu preparaty są nie tylko w skutkach zbrodnicze, ale są też szkodliwe dla zdrowia tych, którzy niebacznie sięgają po tego typu pseudomedykamenty. No i jest charakterystyczne, że ta władza tego typu rzeczy wzięła sobie na sztandar rewolucji, którą upiera się w Polsce zaprowadzać. Ale mam nadzieję, że się obronimy. Atak to jest, jakby to powiedzieć, nasza codzienność i działanie pod atakiem, to jest nasze środowisko naturalne. To my sami zawiadamiamy organy. My zawsze pierwsi wzywamy policję do interwencji poselskiej. W tym wypadku zawiadomimy prokuraturę. Bierzemy to na siebie. Tak, to jest nasz wspólny raport Konfederacji Korony Polskiej i wszystkie konsekwencje tego raportu bierzemy jako partia na siebie. Dziękujemy za uwagę. Skracamy, spieszymy, dlatego że trwa posiedzenie Sejmu. Obecni posłowie muszą wracać do okrągłaka. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.